Państwa kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy plastyki przede wszystkim. No i nie będę ukrywał, że spotkanie towarzyskie ma w tym momencie miejsce. Po wielu, wielu latach spotkałem się ze swoją serdeczną koleżanką, z którą, no nie mówię, że pankrokowaliśmy, ale no spędzaliśmy w młodości dość dużo czasu. Gościem moim i Państwa Dorota Reterska. Dzień dobry, Dorotko. Muszę Ci powiedzieć, że nic się nie zmieniłaś. No, bardzo Ci dziękuję, Wojtek, Ty również nie. Zanim w ogóle porozmawiamy o, podejrzewam, no, Twojej pasji przede wszystkim, jeżeli nie zawodzie, to przesłuchanie. Częstochowianka? Tak, częstochowianka, pradziadek. Z dziada pradziada. Czyli widzę, że cyklu był oglądany, to łatwiej tu idzie. No dobra, ale dziadek malował? Coś takiego było w rodzinie? Nie, gdzieś dziadek, plastyka? Dziadek nie. Pradziadek generalnie, z tego co wiem, od strony mojej mamy po tej linii, PKP, kierownik stacji. O, to dobrze mieli, bo to tak. Kolej to była dobrze płatna. Tak. Dziadek mój pracował w zakładach chemicznych tu na Aniołowie. Babcia o. miała tak. Babcia Wyszywało. Miała taki. Oj, ona wszystko robiła. Tak? To, nie wiem, w tamtych czasach generalnie kobiety były tak. przyzwyczajone do tego, że dom i wszyscy domownicy musieli być obszyci. Dokładnie. Wszystko musiało być zrobione ręcznie, prawda? Więc... Ja Ci powiem, że do tej pory mam Jaszka z wyhaftowanym. Moim tak. nazwiskiem przez babcię, bo ja to było... Ja też mam mnóstwo rzeczy do tej pory zrobionych przez moją babcię. Nawet sweterki. Nie. O, proszę. Nie. Tak. Nierealne. Także babcia tak do 12 roku życia mojego. Ja już miałam ze sobą kilka swetrów, kilkanaście szalików, ocieplaczy, rękawic, powyszywanych mnóstwo rzeczy, poszytych ubrań. Dla lalek i dla domowników. Także jakby przyuczyła mnie do takich manualnych sprawności. Czyli możesz powiedzieć, że gdzieś początek tego, że ty tworzysz, to jest zasługa babci? Myślę, że tak, że ogromna. Ogromna. No w tamtych czasach, kiedy my byliśmy nastolatkami czy małymi dziećmi, no nie mieliśmy tylu pokus, które istnieją teraz. Także każdy wolny czas, każdy czas po szkole, to spędzało się najczęściej właśnie albo z rówieśnikami, robiąc coś, czyli bawiąc się tak najpierw lalkami, szyjąc, montując im jakieś domki i tak dalej. Po jakieś takie później poważniejsze rzeczy, czyli czytanie poezji, prozy. Proszę. Mama, ja o mamę chcę zapytać. Ja wiem, że to jest twoja pięta achillesowa, ale... Nie może nie pięta, ale już no. dużo zostało powiedziane na temat mojej mamy, czyli Anny Reterskiej, Rakocz. Może... Wystarczy? Wystarczająco. Znaczy to może chociaż dwa słowa, żeby osoby, które oglądają tą rozmowę, bo może nie kojarzą, nie wszyscy kojarzą. Mama mojej rozmówczyni, no, można użyć tego słowa, jest jak gdyby zasłużoną działaczką no, niepodległościową gdzieś, czyli no, działalność solidarnościowa, oczywiście stan wojenny i różne te inne historie. Także jeżeli Państwo chcieliby dowiedzieć się coś więcej, to zapraszam do internetu, tam jest dużo materiałów. Tak, niedawno miała miejsce projekcja filmu Dumni z Polski, kręcili ten film właśnie o kobietach. No ale powiedz mi jedną rzecz, bo jak nie chcę wnikać tam we wszystko, ale czy to się odbiło jakoś na twoim dzieciństwie? Jakoś tak, wiesz? No, przede wszystkim byłam wychowywana właśnie przez babcię i dziadka, przez bo mamy nie był. Mama się zaangażowała. Mama tak? się zaangażowała, była internowana wielokrotnie i jej po prostu nie było. Stąd. No dobrze. Ale powiem Ci, że ty bakcyla jakiegoś takiego do polityki nie załapałaś. Nie, raczej. Raczej właśnie uciekłam w tą część, tak, plastyczną, bo tam jakby nie wiem,
odnajdywałam takie bezpieczeństwo, spokój, wyciszenie. Ale powiem Ci, że z wieloma osobami, z którymi ja rozmawiam, one mówią o tym, że w momencie, kiedy siadają przed sztalugą i zaczynają malować, to że po prostu jak gdyby odcinają się od tej rzeczywistości, wchodzą w inny świat. Tak, to jest pewnego rodzaju taka mantra. Dla mnie zdecydowanie tak. Czekam na taki czas, ponieważ jeszcze mam małe dziecko jedno, drugie już jest poważniejszym wieku, więc czekam, kiedy nadejdzie ten moment, kiedy ona będzie bardziej samodzielna już i ja po prostu będę mogła się na dłużej zamykać w pracowni i oddawać się po prostu relaksowi. Proszę Państwa, materiał nagrywamy w pracowni mojej rozmówczyni, zresztą przepięknej pracowni, dużej, także pozazdrościć, warunki do pracy świetne. Powiedz mi jedną rzecz, bo to jest tak, liceum plastyczne. Nie. Nie? Nie, ponieważ w domu się nie przelewało, więc każdy tak chce, żeby dziecko to jakiś zawód miało taki bardziej, prawda, dochodowy, w cudzysłowie też, więc ja byłam miłośnikiem medycyny i bardzo mnie... Właśnie, ty to Norwid, Finder? Tak. No bo tam wszyscy lekarze do Findera, tak? No i tak też się skończyli generalnie z mojej klasy. Większość, trzy osoby. Bartek Kopeć, aktor. Tak. W ławce razem siedzieliśmy. O, proszę, rozmawiamy. Ja, plastyk i Mariusz Skuza. O, muzyk. Tak, więc nasza trójka tak... się wyłamała. Tak, jakby poszła w takie... No są jeszcze jakieś tam oczywiście przypadki, które jakby nie pracują w swoim zawodzie, ale miały do czynienia... No ale słuchaj, teraz nie masz problemu, jak chcesz się dostać do lekarza, to dzwonisz i mówisz, Rysiu, słabo się czuję, o której będziesz sam. Generalnie nie korzystam, bo nie chodzę ze sobą do lekarza, staram się unikać, leczę się sama. No dobra, ale to w takim razie co, no kończysz tego Norwida? Kończę tego Norwida. Kto tam w tym Norwidzie najbardziej ci zaraz za skórę z nauczycieli? Także, z nauczycieli? No, nie, to byś wspomniała. No ale nie, no to kto był takim, wiesz, takim no rzeczywiście pedagogiem, który... Nie, ja ci powiem, na które przedmioty musiałam się uczyć. No. I to jakby później miało... zaczynek do działań późniejszych, to dyrektor Hawro, tak? Tak. Znana postać. No ja nie chodziłem, ale znam z opowiadań. Na jego zajęcia zawsze trzeba było być przygotowanym, odpowiednio ubranym, w odpowiedniej pozycji. Aha. Trzeba po prostu, to były 2 godziny lekcji, gdzie trzeba było zagrać. Aha. Zagrać tak trochę odmienny jakby klimat, niecodzienny. Ja miałam w tym czasie taki okres trochę hipisowsko, więc dla mnie to było mega trudne wyzwanie. I jakby na tyle te wszystkie nazwy łacińskie, ten świat... Ale on uczył czego? On uczył biologii i generalnie się specjalizował w tych wszystkich żyjątkach. Aha. Zwierzątkach, w świecie zwierząt. Prusaki i też, ale te mniejsze też. Te takie najdrobniejsze organizmy. I to jakby tak, nie wiem, wzbudziło moją ciekawość, że w zasadzie my tu sobie żyjemy, tak? A tam gdzieś, tak, dużo, dużo mniejszy, który możemy zobaczyć pod mikroskopem na przykład, tam też żyją i funkcjonują, tak? I sobie jakoś radzą. Czasem nawet hierarchię mają i tak dalej. No tak, dokładnie. Nie mówię pszczoły czy coś, nie? Słuchaj, no ale dobra, no ty kończysz tego Norwida i co? Nagle, bo to już tak w drugiej klasie mi zaczęło, tak, że to jednak chyba nie ta droga, że to, jeżeli tak ma wyglądać moja edukacja, że po prostu trzeba siedzieć w tych książkach i zakuwać do tego stopnia, że nie ma w ogóle życia gdzieś obok, to ja chyba się nie nadaję. I poszłam tutaj na WSP. Ale już na plastykę? Na plastykę, tak. Przygotowywałam się rok wcześniej. Dariusz Słota mnie przygotowywał z rysunku i z malarstwa. Dostałaś się. Tak. I odetchnęłaś pełną piersią i w końcu zaczęło się to, co chciałaś. Szłam generalnie z nastawieniem na malarstwo.
jakoś tak dużo pracowałam w tym kierunku, chciałam przede wszystkim to rozwijać, ale no niestety, no nie trafiłam na jakby z malarstwa na takiego nauczyciela, który potrafił to pociągnąć. I co, i grafika? I tak przez przypadek, nie wiem czy to grafika mnie wybrała, czy ja ją, bo nie wiem. Aha. Też dużą rolę tutaj odegrała postać Grzegorza Banaszkiewicza. Profesora, tak. No proszę, ja nie rozmawiałem z nim. No to myślę, że, tak, dobrze, że to no. mogłoby być... A ja czuję, że będę miał kilku rozmówców od Ciebie w końcu. Super postać. W końcu ten warek się rozsypie. Z bardzo dobrym podejściem, tak? Przede wszystkim pedagogicznym do studentów, który już, to chyba był pierwszy rok, drugi semestr, który jakby od razu wyłapał, nie wiem, we mnie jakiś taki potencjał, że to może być to. I zaczęły się wyjazdy do Belgii, tak, gdzie do Casterle, Fransa Massarella Centrum, gdzie tak naprawdę no, tam wszystko ruszyło jakby tak z kopyta. No ale powiedz mi jedną rzecz, bo jakby nie patrzeć, kończysz uczelnię, która no, nie tyle, że nobilituje, co przygotowuje cię do pracy z dziećmi w szkole jako nauczycielka plastyki. Czy ty podjęłaś pracę po szkole, po studiach? Tak, ponieważ już na czwartym roku profesor zaproponował mi asysturę w swojej pracowni. Aha, czyli zostałaś na uczelni? Tak, zostałam na uczelni. Proszę, no ale to co, i jak gdyby ciągnęłaś ten temat, ciągniesz do tej pory? Nie, już nie. Ale co, zrobiłaś doktorat czy coś? Nie, byłam tuż przed. Ale odpuściłaś to? Odpuściłam, tak. A czemu? Znaczy, jakby sytuacja sama do tego życiowa. Mnie tak, zmusiła i też no, po prostu na swojej drodze spotyka się różnych ludzi, prawda? Jednym bardzo zależy na tym, żeby edukować innych artystów, no. A też spotkałam się na tej uczelni z osobami, które wręcz mówiły, że żebym za dużo wiedzy nie przekazywała, bo robię sobie konkurencję w danej dziedzinie. No, nie, to mnie tak zniechęciło, że na takich uczelniach generalnie powinni pracować pasjonaci. Tak, którzy chcą przekazać wszystko, co potrafią, tak. Bo oni żyć wiecznie nie będą, a ktoś no, jakby... No ale powiedz mi, ja ten temat, ja to pytanie zadaję każdemu, z kim rozmawiam, bo to jest dla mnie też, no wiesz, jakiś taki liczby znacznik. Czy tobie się udaje żyć z tej plastyki? To znaczy, wiesz, zapłacić prąd, gaz, czynsz, no mieć pieniądze, ja nie mówię o jakichś kokosach, ale no mieć pieniądze po prostu na życie, robiąc to, co robisz. Różnie to bywa. Czasem tak, a czasem nie. Tak. No ale co jest w mężu na przykład, jakaś opora, czy masz, jak wiesz o co mi chodzi, no bo z muzykami nie, to nie, wiesz. Nie, generalnie radzę sobie sama. Sama sobie radzisz. Tak. Znaczy, tak. Jestem też jakby, nie wiem jak to określić, wypożyczana, podnajmowana przez innych artystów do różnych działań, więc jakby... Aha, czyli tu masz jeszcze ścieżkę jakąś taką. Tak, więc jeżeli mam chwilowy na przykład jakiś zastój ze sprzedażą grafik, czy w pracowni mniejsze jest zainteresowanie, bo to wiadomo, no... Wiadomo, różnie, bo serca różnie, tak, oczywiście. Są święta, jest przerwa, są ferie, najczęściej jest przerwa, więc jakoś sobie trzeba radzić. I na przykład jeżdżę na zajęcia ceramiczne do Kuźnicy, do mojej koleżanki, tam prowadzimy zajęcia ceramiczne. Rozumiem. Czyli szeroki wachlarz, szerokie spektrum, tak. Jak nie tu, to tu, jak nie tu, to tu, żeby tak. Jakoś po prostu... tak się jakoś to dzieje, to, na szczęście. Że się to udaje. Że się to toczy jakimś takim naturalnym rytmem, no że nie ma takich sytuacji, żebym tam zęby w ścianę i... Ale po prostu no, zawsze jakieś takie działanie jest. Ja powiem ci, że pamiętam taką historię bardzo, bardzo ciężką, że miałem nagranych 3 czy 4 spektakle, no i mówię, a to z tego zapłacę zaległy czynsz, z tego prąd, to będzie na jedzenie, a to będzie tam na coś. I to było przed, te wszystkie grania były 10, 11, 12, 13. I 10 stała się tragedia smoleńska. I wszystko zostało odwołane. Wszystko zostało odwołane i ja w pewnym momencie już miesiąc czekałem na to, że wiesz, że w końcu zarobię pieniądze, które wiesz.
No i po prostu wiesz, ręce w dół, no i nie masz, no bo nie ma się wpływu na pewne rzeczy, nie? I to też życie artysty czasami polega na tym, że już wydaje się, że już, jak to się mówią, minął płotek, witał się z gąską, a tu się okazuje, że nie. Że jednak nie, nie, że to nie teraz. Nie, że to trzeba jeszcze Ale masz też czasem tak, że tej pracy jest tak dużo, że musisz odmówić, tak. No właśnie. Ale no to, no to też jest, wiesz, przykro, no ale niestety człowiek się nie rozerwie. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty w ogóle postrzegasz to miasto? To znaczy tak, wiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Tak, ja bym bardzo chciał usłyszeć, co ci się na przykład nie podoba, bo wszyscy mówią, że ale bo to lepiej zawsze zaczynać od tego, co się podoba może. Dobrze, proszę bardzo, co się podoba? Co się podoba? No to nie będę chyba oryginalna. Podoba mi się to, że to nie jest jakieś duże miasto. Tak. To na pewno. To jest, uważam, że na dzień dzisiejszy jakąś zaletą, bo można tu odpocząć, wbrew pozorom. Tak. Uwielbiam Jurę naszą. Raz w tygodniu muszę tam być. Więc to jest fajne w tym mieście. Natomiast czego mi tu brakuje? Brakuje mi takiego głównego miejsca, głównego rynku. Ładnego, dużego, z dużą przestrzenią, z piękną architekturą. Tego mi naprawdę brakuje. Gdzie skupia się życie kulturalne miasta, gdzie jest. Dokładnie. Gdzie można iść na ten rynek i wiesz, że spotkać, ale że nawet spotkasz kogoś, kogo nie widziałeś jakiś tam czas i możesz sobie przysiąść, porozmawiać. Po prostu pobyć w tym miejscu, poczuć ten klimat. U nas niestety nie ma takiego miejsca. No, troszeczkę Plac Biegańskiego próbuje jakby to tak, ale no... To nie jest to. Dawniej były kwadraty, prawda? Tak. To było takie miejsce, gdzie... Tak, w naszej młodości. Tak, gdzie... No ale jesteś młodzi przecież. No nie jesteśmy, ale wiesz... Inaczej. Inaczej. Gdzie tam po prostu widziałeś, że jak tam... Dorota, to jeszcze wynikało z czego innego. Nie było telefonów komórkowych, tak, więc to jak prawie. Się umówiłeś na kwadratach, to musiałeś przyjść, to wszyscy przychodzili, bo wiedzieli, że w tym dniu o tej godzinie wszyscy się spotykamy i tak dalej. To też był pewnego rodzaju taki wabik, nie wabik. No ale no to takie czasy były. Fajnie, dobrze. O co ja bym się chciał jeszcze tak zapytać? A może takie pytanie czysto filozoficzne, czy ty czujesz się wolna i szczęśliwa? O, tak zapytam cię. O, no to skomplikowane pytanie. No, nie ma jednoznacznej odpowiedzi chyba na to pytanie. Czuję się chwilowo, chwilami wolna, tak? I chwilami szczęśliwa. To tak jak czasem z przyjaźnią, która przychodzi i odchodzi, jak z miłością, tak? Tak. To są po prostu chwile, dla których no, warto żyć no, i czekać, jeśli ich chwilowo nie ma. Jak chwilowo nie ma, oczywiście. Dobrze, kogo byś mi poleciła do rozmowy? Specjalnie nie rozmawiamy zbyt długo, dlatego, bo te wywiady nie są wywiadami rzeka. No ale jeżeli miałbym z kimś porozmawiać, to... No to myślę, że tak jak naturalnie to wypłynęło, może po prostu z profesorem Grzegorzem Banaszkiewiczem. On się zgodzi na rozmowę ze mną? Myślę, że tak. I przypuszczam, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, może wybiegająca gdzieś w kosmos nawet w jakieś. Tak. A no może coś jeszcze w pracowni? No proszę. A co tutaj się dzieje? No bo to jest miejsce... Spotkań. Tak. Dzieci, młodzieży. Reklamu na całym tym. Dorosły. No dobrze. Niepodległości 50. Tak, Niepodległości 50. To jest, proszę Państwa, wieżowiec 10-piętrowy, który stoi naprzeciwko Sezamu. Trzeba wsiąść w windę, wjechać na 10 piętro, a potem zrobić jeszcze taką małą woltę, czyli wejść na 11 piętro i już później Państwo traficie. Dużo ciekawych rzeczy tu się dzieje, a mianowicie... Mianowicie, odbywają się różnego rodzaju warsztaty. Warsztaty przede wszystkim graficzne, czyli linoryt, suchoryt, litografia, również sitodruk. O, proszę. Tak. Też przy okazji jakąś drobną formę witrażową, metodą tifaniką można sobie wykonać. Można zrobić przepiękne ceramiki z pełnym wypałem i szkliwieniem. No i oczywiście podstawy rysunku, malarstwa, jak najbardziej. Dobrze, a gdzie szukać wiadomości na ten temat? Jest jakaś strona? Na Facebooku najszybciej. Co trzeba pisać? Pracownia sztuk plastycznych.
Tylko? Tylko. Pracownia sztuk plastycznych. No to już poszła pełna reklama. To teraz rachunek proszę tutaj wsiadać na konto. Ja zapraszam do Warsztaty. Najbliższy 10 stycznia. O, no dobrze. To już. Za tydzień. Mm-hmm. Raptem. No to przyjdę, jak tylko będę miał czas. Podejrzewam. Dobrze. Doradko, czego życzyć? No może tego momentu właśnie, kiedy będę mogła się tak tu zamknąć i skupić na działaniach. Moja droga, to ja ci tak życzę zdrowia, życzę ci spokoju ducha i mega weny artystycznej. No i przede wszystkim to życzę ci tych pięknych chwil, dla których warto żyć. No. Żeby było ich jak najwięcej w twoim życiu. Ja dziękuję bardzo i również życzę ci tego samego i możemy tu jeszcze powiedzieć ten fajny tekst Tyma Stanisława. Życzę ci zdrowia, a resztę kombinuj. Dobrze. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa Dorota Reterska, artysta plastyk, prowadzący pracownię sztuk plastycznych w Częstochowie. Warto zapamiętać, poszukać w internecie, może Państwo skorzystacie. No i co, no moja serdeczna koleżanka, no i tyle, no cóż, dziękuję bardzo za rozmowę. Możemy tam pomachać. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, zapraszam Was serdecznie. No, pa pa. Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym. No, cieście. Tak, nie, no, puścimy. Proszę Państwa, ja bardzo przepraszam, że taki rwany ten program jest, ale tutaj chciałem pokazać, może do tej kamery, o, proszę Państwa, proszę zobaczyć, może nie ostry za bardzo, ale to jest jabłecznik upieczony specjalnie na moje przybycie i proszę Państwa, jeżeli Państwo się dziwicie, że ja tak wyglądam, jak wyglądam, no to jeżeli każdy podejmuje mnie taką ilością ciasta, to chyba jestem usprawiedliwiony. Jeszcze raz pozdrawiamy, pomagamy. Pozdrawiamy, zapraszamy na ciasto. Dokładnie, papa.